Witajcie drodzy kochani. Jeszcze raz chciałbym tutaj wspomnieć o pewnych rzeczach z Feng Shui. Otóż drodzy kochani, stawianie na oknach wszelkiego rodzaju statuetek, na parapetach, od wewnątrz czy od zewnątrz, to już wszystko jedno. Czy jest lato, czy jest zima. Stawianie kwiatów na oknie jest to bardzo niedobre dla mieszkania, ponieważ energia raz, że nie wchodzi równomiernie ze słońca do naszego domu, jest zatrzymywana, a dwa, że po prostu energia negatywna nie może wyjść z danego pokoju na zewnątrz właśnie przez ustawianie kwiatów na parapetach, ustawianie statuetek, gwiazdek jakichś innych statuetek. Wielokrotnie jest to system, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, naklejanie różnorakich gwiazdek w pokojach dla dzieci. Jest to szkodliwe działanie, ponieważ wiadomo z poprzednich programów, że gwiazdka pięcioramienna jest szkodliwa. Dlatego właśnie Was uczulam na ten temat, ponieważ ustawianie również mebli w miejscach, gdzie się wchodzi do pokoju, jest również szkodliwe, zaburza energię danego pomieszczenia. Łóżko powinno być zawsze po prawej stronie, nie zaraz wprost wejścia, tylko po prawej stronie, tam gdzie nie ma właśnie energii od wejścia do naszego pokoju. A wejście do naszego pokoju powinno być totalnie czyste, wolne od jakichkolwiek mebli, jakichkolwiek różnorakich przedmiotów, powinno być po prostu oczyszczone. Także, drodzy kochani, ważne jest również ustawienie jantr. Jeżeli ktoś ma już wiedzę na temat jantr, ja na przykład moje mieszkanie mam uregulowane jantrami z Indii. Jantry z Indii, które po prostu regulują energię w kuchni, w pokoju sypialnym, w salonie, jak również w toalecie. Również musi być odpowiednia jantra w toalecie na energię właśnie rachu, tą złą energię. Także jeżeli osoba ma wiedzę na ten temat, może takie jantry sobie zamówić w Indiach. Ja również posiadam osobę, która właśnie zajmuje się właśnie tymi jantrami. Dana osoba może mi po prostu pisać, żeby takie jantry uzyskać. Ja chciałbym również dodać, że spanie musi być ustawione najlepiej głowa na północ lub również na wschód. Te dwie pozycje są dobre, ponieważ to spowoduje jakby dobrą relację z ludźmi. Przede wszystkim ustawienie głowy na północ ma jakby wzdłuż linii elektromagnetycznych, to po prostu powoduje dobre relacje z ludźmi. Jeżeli jest na odwrót, głowa jest na zachód, nogi są na wschód, nie jest to dobra pozycja. Mogą być zaburzone relacje międzyludzkie, możemy mieć problemy w relacjach międzyludzkich, czy to z naszym szefem, czy to w pracy, czy ze znajomymi. Wówczas występują zaburzenia właśnie takie energetyczne w związku z tą energią, która przepływa nie we właściwy sposób. To jest taka informacja dla Was, drodzy kochani, ponieważ wiele ludzi stawia kwiaty, na przykład kaktusy, na zimę wewnątrz swojego domu i dzięki czemu mają ogrom kłótni, ogrom różnorakich sytuacji, które są niezbyt przyjemne w domu. Jest atmosfera bardzo ciężka w domu. Nie czujemy się najlepiej z tego względu, że po prostu mamy kaktusy, które są w naszym mieszkaniu i te kaktusy powodują właśnie niedobre samopoczucie. Kaktus jest rośliną, która musi być ustawiona poza naszym domem. I to by była taka uwaga dla Was. Jeszcze raz polecam aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go sobie zakupić na linku pod YouTube'em, jak również podkładki mineralne na zharmonizowanie struktur wody, na zjonizowanie naszej wody. To jest właśnie ta podkładka. Ja od Ciebie się żegnam. Serdecznie Was pozdrawiam. Do widzenia.